Witam serdecznie państwa. Dziękuję za odpowiedź i pojawienie się na dzisiejszej konferencji prasowej radnych koalicji obywatelskiej w związku z pozyskaniem i stworzeniem na osiedlu Zatorami nowego osiedlowego domu kultury na ulicy Kruczej. Witam pana prezydenta miasta, pana Michała Litwiniuka, pana zastępcę prezydenta, pana Macieja Buczyńskiego. Witam dyrektorów instytucji miejskich. Witam Radnych Koalicji Obywatelskiej i przede wszystkim mieszkańców naszego miasta, pewnie większości związanych z tym osiedlem, Szanowni Państwo, spotkaliśmy się tutaj moim zdaniem w sytuacji, która robi się troszkę niebezpieczna. Zostaje po raz kolejny zblokowany rozwój naszego miasta, zblokowanie powstawania nowych instytucji, a dokładniej. Miasto chce zakupić budynek, który znajduje się od tego miejsca oddalony, około 200 metrów na ulicy Kruczej, który jest wystawiony na sprzedaż. Za jak się okazuje, moim zdaniem, na rynku za dość atrakcyjną cenę, ale co się dzieje? Na komisjach Rady Miasta bardzo szczegółowo zostało wszystko opisane. Wytłumaczone, było bardzo wiele pytań. Myślę, że nikt się. Wtedy nie wyrażał zgody jakiejś przeciwnej. Mało tego wszystkie komisje zaopiniowały pozytywnie. Natomiast jeśli doszło do sesji, dziwię się bardzo, bo pierwszy, pierwszy głos zabrał radny z PiSu pan Karol Sudewicz i na samym początku zaproponował wycofanie tego projektu uchwały z porządku obrad, co zamyka dyskusję w ogóle na ten temat. Szanowni Państwo. Nie wyobrażam sobie, żeby któryś z radnych, jeśli jest możliwość powstania czegoś na osiedlu, gdziekolwiek, to głosuje przeciwko. Okej, okay, będę się tłumaczyć, że to nie jest żadne blokowanie, powiedzmy, bo to wracają projekt wraca na komisję, żeby o nim rozmawiać, może w większym, szerszym gronie, ale to przeciąga całą procedurę, proszę Państwa, wykonania i pozyskania ewentualnie tej instytucji na nowy osiedlowy dom. Kultury tutaj więcej szczegółów yy, powie już i pan dyrektor yy, Białskiego Centrum Kultury, jak i pan prezydent. Yy, szanowni Państwo, dyskusja była bardzo długa, ale na komisjach tam wszystko zostało powiedziane. Jednym z argumentów mamy tutaj piękny teren wykonany, plac zabaw, boisko, piękny park. I zobaczcie, jak byłoby pięknie, gdyby w odległości dosłownie kilku metrów była instytucja miasta kultury. Robimy jakiś event, jakąś imprezę, możemy połączyć, przechować jakieś rzeczy, przenieść w razie pogody, możemy coś y, poprzenosić. Mało tego, osiedle jest piękne, rozwija się, niedawno powstał tutaj chodnik nowy, mamy y, tunel, tutaj też zrywa tym osiedlu, ulica Robotnicza. Wiele inwestycji na tym terenie się dzieje, to byłoby potwierdzeniem kolejnego zaangażowania... Mieszkańców tego miasta, dzieciaków, które będą mogły tutaj przyjść, skorzystać z tego miejsca. W naszej opinii jest to bardzo potrzebne, w tym miejscu, i jest, jest taka możliwość, trzeba z tej możliwości korzystać. O sprawach finansowych, które dokładnie powie pan prezydent, mamy możliwość pozyskania funduszy na takie rzeczy, ale na funduszy na, fundusze, na budynki, które już są. A nie które budujemy od nowa, bo to było podnoszone. że Może lepiej wybudujmy nowy budynek. Będzie taniej. Szanowni Państwo, ceny wiemy jakie są, budujemy taniej, ale jeśli mamy możliwość pozyskania kosztów z zewnątrz unijnych, no to na pewno te koszty będą zdecydowanie mniejsze. Ktoś mówił, a bo tutaj ściana, czy jest nośna, czy nie nośna, czy mamy. Szanowni Państwo, no to szukanie nie wiadomo czego. Jest możliwość, zróbmy. Pokażmy, że to jest możliwe. A to jest, tak jakby na siłę, y, blokowanie tej, y, tego zakupu w sposób niezrozumiały dla nas y, radnych. Y, nie godzimy się na to. Moim zdaniem jest to przeciąganie w czasie y, po raz kolejny. No niestety, radni y, moim zdaniem blokują możliwość rozwoju, stworzenia czegoś fajnego. Y, Zostawiam to pod ocenę mieszkańcom, którym jeszcze raz dziękuję za tak liczne przybycie, jeśli mogę oddać głos dla pana prezydenta. Proszę państwa, wolelibyśmy się spotykać tylko po to, by informować mieszkańców miasta o tym, jak dynamicznie, bezprecedensowo rozwijamy miasto, bo tak dokładnie wygląda obraz tej naszej wspólnej pracy, naszej współpracy z mieszkańcami przez ostatnich pięć lat w tej kadencji władz miasta. Bo cieszymy się sukcesami z tego bezprecedensowego, dynamicznego rozwoju Białej Podlaskiej, bo zawdzięczamy to nie tylko naszemu pracowitemu i gospodarskiemu podejściu, ale także. Wyjątkowej, rekordowej skuteczności w pozyskiwaniu środków z Unii Europejskiej około 150 milionów złotych i z budżetu państwa około 80, a nie wliczam tu ponad 100, które pozyskaliśmy na sfinansowanie pierwszego etapu budowy obwodnicy wschodniej. To są sukcesy. Mówimy o tym z dumą, ale nie trudno odnieść wrażenie, że ci, którzy zamiast zająć się tym, co obiecali mieszkańcom, gdy starali się o ich głosy, startując na Radnych Rady Miasta. Radnym zjednoczonej prawicy, do niedawna zjednoczonej, dzisiaj już podzielonej, ale bardzo zgodnej w torpedowaniu prorozwojowych działań proponowanych przez prezydenta miasta i wspieranych przez Radnych Koalicji Obywatelskiej oraz ich nieformalnych, egzotycznych koalicjantów z BIA Samorządowej. Że kłuje ich. Ten sukces Białej Podlaskiej, że boli to, że można pokazywać efektywną współpracę i jej wspaniałe efekty i to dziecinne zachowanie. Na złość, mamie, wolą odmrażać sobie uszy. Tylko tak naprawdę tą krzywdę wyrządzają dynamice procesów rozwojowych Białej Podlaskiej. Ileż można tłumaczyć Państwu radnym. W jaki sposób przebiegają te procesy inwestycyjne? W jaki sposób odbywa się pozyskiwanie zewnętrznych środków na ich realizację? Jakim historycznym dobrodziejstwem jest dostępność tych środków, dzięki którym możemy Białopodlaską rozwijać? I wiecie, z jakimi zjawiskami mamy do czynienia? Państwa radnych Zjednoczonej Prawicy, dziś już podzielonej, państwa radnych Białej Samorządowej, nie ma, na przykład na społecznych konsultacjach. Które przeprowadzamy, przygotowując takie programy, jak ten, z którego chcielibyśmy pozyskać budynek do zrewitalizowania, jak ten także rewitalizacyjny, dzięki któremu mamy na przykład, wykonany w dominującej mierze za środki pozyskane z Unii Europejskiej, ten piękny park przyrodniczo, sportowo-rekreacyjny, wypoczynkowy. Być może z niektórymi z Państwa spotykaliśmy się niedawno podczas naszych konsultacji zaprojektowanych w całej przestrzeni miejskiej, publicznie ogłaszanych, między innymi tutaj w tym parku, gdzie wysłuchiwaliśmy bardzo licznie przybywających mieszkańców co do ich oceny naszych propozycji do gminnego programu rewitalizacji. Czym jest gminny program rewitalizacji? ten piękny park i siedem innych dużych inwestycji wykonaliśmy dzięki przyjęciu niegdyś gminnego programu rewitalizacji, pozyskaniu na ten cel środków z Unii Europejskiej. To rekordowy projekt, jeśli chodzi o jednostkowo uzyskane przez miasto dofinansowanie. W 2019 roku podpisałem z marszałkiem województwa umowę, dzięki której uzyskaliśmy prawie 20 milionów złotych dofinansowania i jesteśmy już po wykonaniu tych wszystkich ośmiu wspaniałych inwestycji, mieszkańców e, kwartału e, zatorami e, nie trzeba przekonywać, jaką wielką wartość wniósł ten obszar. Ale jak podkreśliłem, to jedna z ośmiu takich inwestycji, bo wśród nich mamy też na przykład wspaniałe inwestycje w rozwój bazy kulturalnej naszego miasta. To e, zupełnie nowa, powstała od fundamentów w miejscu zburzonej starej zdegradowanej od kilkunastu lat e, niezdatnej do użytkowania kamienica w samym centrum miasta przy ulicy Krótkiej 1 to rynek babski to przepiękna droga cały układ drogowy ze wszystkimi przynależnościami e, w obszarze tak zwanym zasasem to zupełnie nowa siedziba w tym samym miejscu przedszkola samorządowego numer 6 i jeszcze kilka innych inwestycyjnych tytułów. Czy trzeba lepszych dowodów, jaką wartość wnosi do naszej społecznej infrastruktury, do zasobów naszego miasta? Ta nasza aktywność, ta nasza umiejętność w pozyskiwaniu środków unijnych, ich skutecznym wydatkowaniu i rozliczaniu, wszyscy na co dzień, tylko w ciągu tych Mijających już pięciu lat tej kadencji, możemy na żywo doświadczać tej dobroci. Nie zasypujemy gruszek w popiele, nie ustajemy w naszych ambicjach, w naszych działaniach. Cieszymy się z owoców zakończonej już perspektywy środków unijnych i śmiało chcemy sięgnąć po kolejne z nowej perspektywy na lata 2021-2027. Zaktualizowaliśmy nasz gminny program rewitalizacji. Zrobiliśmy na to to na podstawie prowadzonych konsultacji, w których radni tych dwóch tych dwóch klubów nie uczestniczyli, choć aż prosi się, by podkreślić, że radny ma już nie tylko przywilej, ale szczególny obowiązek, bo obiecywał to mieszkańcom angażowania się w takie procesy społecznego współdecydowania o kształcie o kierunkach rozwoju naszego miasta w w tym wspólnym gronie z udziałem osób reprezentatywnych dla różnych środowisk nadaliśmy kształt temu gminnemu programowi rewitalizacji. I w tymże programie ujęliśmy także adaptację, przebudowę budynku, w zasadzie to jest zespół budynków, zatorami. Jak sama nazwa wskazuje, rewitalizacja, czyli przywracanie na nowo funkcji zdegradowanym obszarom, wymaganiem. W tych rewitalizacyjnych projektach jest, by były to zdegradowane obszary, zdegradowane nieruchomości, działki, budynki, bo nie można pozyskać wsparcia finansowego na budowę czegoś od nowa. To musi być rewitalizacja, czyli przywracanie, przywracanie funkcji społecznych obszarom zdegradowanym. Wiecie Państwo, jak długo szukaliśmy e, takiej nieruchomości, która spełniałaby warunki jej adaptacji do realizacji funkcji społecznych, w tym przypadku przede wszystkim funkcji kultury, ale także miejsca wsparcia dla seniorów, dla osób starszych, i znaleźliśmy. Okazało się, że jest prywatny właściciel. Który wystawił na sprzedaż budynek poprzemysłowy. Mieszkańcy oświetla świetnie wiedzą, że pewnie przez dziesiątki lat istniała w tym miejscu niegdyś szwalnia. Jest budynek, który spełnia warunki włączenia do go, go do gminnego programu rewitalizacji. Uczyniliśmy to. Co więcej, nawet cena. Nie tak, którą wymyśla sobie sprzedawca czy miasto jako ewentualny nabywca, tylko cena wynikająca z operatu szacunkowego sporządzonego przez biegłego rzeczoznawcę jest bardzo atrakcyjna, bo jeżeli dobrze pamiętam, to jest chyba 700, ponad 700 tysięcy złotych. Więc wydaje się rzeczą tak oczywistą, że powinniśmy dalej także i w ten sposób rozwijać nasze miasto, także ucieszę tych państwa radnych, którzy. Już po raz któryś torpedują nasze prorozwojowe działania, a także i oni, na przykład w okresie wyborów, które miasto jako jednostka samorządu terytorialnego jest zobowiązana organizować, wskazują na deficyt takich miejsc w zasobach naszego miejskiego samorządu, które mogą służyć na przykład za siedzibę komisji wyborczych. To rzeczywiście jest dla miasta wyzwanie. Ono nie powstało teraz, mierzyli się z nim wszyscy poprzedni prezydenci. Ja też, tak jak oni wcześniej, zwracam się do właścicieli prywatnych budynków, by umiejscowić tam komisje wyborcze, do których chodzimy oddawać głosy. Adaptacja takiego budynku w ramach projektu rewitalizacji i ten problem miasta by rozwiązywała. Nie tylko w latami zaniedbywanym obszarze zatorami stworzylibyśmy kolejną instytucję użyteczności publicznej miejską samorządową dostępną mieszkańcom tego terenu, ale także zapewnilibyśmy w niej realizację różnych istotnych funkcji e, dla naszej miejskiej społeczności. Już to przed chwilą powiedziałem, ale tak to porównanie ciśnie mi się na uszy. To przysłowiowe odmrażanie sobie uszu na złość mamie. To jest po prostu postawa niedojrzała. Wielu wypełnia sobie buzie frazesami o tym, że tu w samorządzie powinniśmy działać solidarnie jako lokalna społeczność że rywalizację polityczną, te spory powinniśmy zostawiać dla spraw większych, realizowanych, odbywających się ponad naszymi mieszkańców miasta głowami, a tutaj po prostu powinniśmy współpracować. Jak fałszywie brzmiały takie deklaracje w ustach tych państwa radnych, którzy po raz kolejny pokazują, że dla realizacji swojego politycznego celu, politycznej rywalizacji z prezydentem miasta z klubem radnych koalicji obywatelskiej Torpedują prorozwojowe działania miasta. Ta konferencja, to spotkanie jest także po to, byście Państwo usłyszeli, nie tylko od prezydenta miasta, ale przede wszystkim od mieszkańców tego osiedla, od pracowników naszych instytucji kultury, jak bardzo niemądrze w tej sprawie postąpiliście, jak bardzo oczywista jest ta potrzeba, którą właśnie torpedujecie. I chcę zapewnić, że nie ustanę w tych staraniach. Będę ponownie namawiał wszystkich Państwa do tego, żeby Rada Miasta wyraziła tę konieczną z formalnego punktu widzenia zgodę na nabycie tej nieruchomości, a my, jako miejska administracja, prezydent ze swoim urzędem, tak jak to już kilkaset razy w tej kadencji udowodniliśmy, bo taka jest liczba tytułów inwestycyjnych, które z powodzeniem zrealizowaliśmy, obiecujemy, że i te działania doprowadzimy do końca, do szczęśliwego finału ku uciesze. Wszystkich mieszkańców miasta, ale w szczególności mieszkańców tego potężnego kwartału zatorami, ja chciałem zwrócić uwagę na jeden fakt. Podczas komisji, przed ostatnią sesją Rady Miasta, były zadawane dziesiątki pytań dotyczących tego budynku, celu, warunków technicznych, kondycji, przeznaczenia, miejsc parkingowych. Na wszystkie pytania żeśmy odpowiedzieli, i zaskakującym było. To, że radny Sudewicz nie pozwolił na dyskusję podczas sesji, proponując, składając wniosek formalny o zdjęcie tego punktu z porządku obrad. Brzmi to tym bardziej fałszywie, że argumentował to koniecznością przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami, ze środowiskami kultury. Dzisiaj z nami są przedstawiciele jednostek kultury, przedstawiciele związków zawodowych. Projekt jest wpisany, tak jak pan prezydent wspomniał, w nowym, zaktualizowanym programie rewitalizacji, co może stanowić podstawę do ubiegania się o fundusze, o wsparcie ze środków zewnętrznych, ze środków Unii Europejskiej w nowej perspektywie finansowej. Ten program był szeroko konsultowany, były spacery, były różne formy przeprowadzania konsultacji nie pojawił się ani jeden negatywny ani głos, ani jedna wątpliwość dotycząca tego przedsięwzięcia, modernizacji, adaptacji budynku na ulicy Kluczej na potrzeby instytucji kultury, na potrzeby związane z integracją społeczną, bo tak to argumentowaliśmy też w programie rewitalizacji, również w uzasadnieniu do projektu uchwały, który przedłożyliśmy. Przed ostatnią sesją Rady Miasta. To brzmiało to tym bardziej, tak jak powiem, niewiarygodnie i fałszywie, bo żaden z radnych Zjednoczonej Prawicy, Prawicy i Białej Samorządowej nie brał udziału w konsultacjach Gminnego Programu Rewitalizacji, jego aktualizacji. Także po prostu chciałem też zwrócić na to uwagę, a my mamy pomysły, w tym programie są wpisane między innymi takie budynki jak drewniany budynek na ulicy Kolejowej, vis-a-vis -vis pierwszego w mieście rodzinnego domu dziecka, który też dzięki programom ze środków Unii Europejskiej w ramach tych ośmiu zadań inwestycyjnych, o których wspomniał Pan Prezydent, żeśmy zrealizowali, też jest wpisany... Budynek dawnej Willi Rabego, w którym mieściło się przedszkole samorządowe numer 6, które przenieśliśmy do nowego budynku zrewitalizowanego też dzięki Funduszom Unii Europejskiej. To wszystko wymaga pewnego planowania, pewnej ciągłości i my to robimy. Natomiast można odnieść wrażenie, że jak popularnie się mówi kolokwialnie: im gorzej, tym lepiej, czyli im gorzej ma prezydent, tym lepiej dla radnych opozycji. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, um, odpowiadając na Państwa e, głosy mieszkańców tego osiedla, którzy od kilku lat zabiegacie o to, żeby na tym terenie e, stworzyć e, instytucję kultury, żeby ten, ten teren ożywić e, działalnością kulturalną e, m, s, mamy głos. E, Wspierający pozytywny e, radnych e, miasta, którzy z Państwem rozmawiają i wykorzystując dobry klimat i sprzyjające e, warunki, patrzę tutaj na Pana Prezydenta i na Zastępcę, to nie trudno, drodzy Państwo, nie wykorzystać tego momentu i nie stworzyć tutaj filii, Filii Białskiej Instytucji Kultury, Filii Białskiego Centrum Kultury, wspólnie z oddziałem Miejskiej Biblioteki Publicznej. Może na dzisiejszy dzień czy, czy czas trudno mówić o szczegółowych planach, co byśmy tutaj chcieli zrobić, natomiast, bo to też będzie jakby etapem naszych kolejnych prac i będzie to też wynikało z tego, jak będziemy mogli daną nieruchomość przebudować. Ale jest kilka fajnych, ciekawych pomysłów na czasie chociażby pracownia modelarni, chociażby pracownia grafiki, która jest teraz tutaj na, na topie. Więc wykorzystajmy moment, wykorzystajmy czas, tym bardziej, że pojawiają się nam środki, programy unijne do tego, abyśmy mogli tutaj to, to osiedle ożywić kulturalnie, sportowo i żeby Mieszkańcy, mieszkańcy, dzieci, młodzież, dorośli tego osiedla mieli ułatwiony dostęp do, do działań kulturalnych. Dziękuję bardzo. E, drodzy Państwo, no, niestety obserwujemy kolejną blokadę ze strony radnych Prawa i, Prawa i Sprawiedliwości Białej Samorządowej. Proszę sobie wyobrazić, że to nie jest jedyne działanie, które radni blokują. Od lutego 2022 roku pan prezydent Michał Litwiniuk wraz z radnymi. Klubu koalicji obywatelskiej próbują wyrazić, próbują przekonać większość rady miasta do tego, aby sprzedać działkę na ulicy Brzegowej, gdzie chcemy ją sprzedać, żeby powstały tam zakłady pracy, zakłady produkcyjne, które no też będą napędzały naszą gospodarkę miejską i, i rozwój naszego miasta, żebyśmy mieli później pieniądze na utrzymanie tych e, wszystkich instytucji. No i tu mamy kolejny, kolejny przykład, tej według mnie takiej szalonej gry politycznej realizowanych przez tych państwa. No chciałem zaapelować tutaj właśnie do przewodniczącego Rady Miasta Bogusława Broniwicza oraz do większości, którą reprezentuje, która jest szkodliwa dla naszego miasta, żeby jeszcze w tym miesiącu zwołał na szybko sesję Rady Miasta i żeby radni po prostu przegłosowali zgodę na to, żebyśmy mogli tutaj 200 metrów od nas wybudować ten osiedlowy dom kultury. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Szanowni Państwo, przede, wszyscy, przede wszystkim mieszkańcy naszego miasta, radnego Franciszka Ostrowskiego, jak i radnego Mariusza Michalczuka, chyba nie trzeba przedstawiać, na tym osiedlu angażują się i wspierają rozwój. I chciałem tutaj potwierdzić ten głos, że my jako radnie Koalicji Obywatelskiej zrobimy wszystko i będziemy namawiać naszych kolegów radnych, żeby jak najszybciej wyrazili zgodę na Zezwolenie na powstanie tej inwestycji na zakup. A myślę, że dalsza droga ku rozwojowi na tym osiedlu, tego nowego domu kultury na osiedlu zatorami, nabierze szybkiego tempa. Tym bardziej, że mamy możliwość pozyskania środków, no i grzechem byłoby nie skorzystać e, z takiej możliwości. E, dziękuję jeszcze raz wszystkim mieszkańcom za przybycie. E, szanowni Państwo, e, czy ktoś chciałby jeszcze zabrać głos, może z mieszkańców tego osiedla, może ma jakąś opinię, e, swój temat, może jakieś pytanie skierowane do e, Pana Prezydenta? Padło pytanie, jak mieszkańcy naszego miasta mogą wspierać e, takie inwestycje, jak mają pomóc nam radnym. Szanowni Państwo, moim zdaniem najlepszym, najlepszym wsparciem radnych jest oddanie głosu przy wyborach na konkretnego radnego, który jest zaangażowany w rozwój danego osiedla. To jest tak jakby bezpośrednio wybór konkretnej osoby na reprezentowanie Was jako mieszkańców. Jeśli państwo wybierają mieszkańców, którzy was reprezentują, wymieniłem tutaj akurat dwóch radnych z tego osiedla, to myślę, że oni są zaangażowani I, i, i taka forma. Szanowni państwo, no można oczywiście napisać jakąś petycję skierowaną do pana przewodniczącego Rady Miasta, Bogusława Broniewicza, przedstawiającą ją. Możemy przyjść na komisję, możemy przyjść na sesję Rady Miasta, możemy zabrać taki głos. Tak, musimy o tym mówić, rozmawiać, jak najgłośniej, dlatego tutaj dziękuję mediom. Mam nadzieję, że nasza cała społeczność usłyszy ten głos. Głos rozsądku, bo, bo tak jak powiedziałem, nie wyobrażam sobie, że, żebyśmy z takiej możliwości nie skorzystali. Proszę Państwa, w tej takiej późno-jesiennej, wczesno-zimowej, nie optymistycznie nastrajającej aurze, chcę podkreślić rzecz najweselszą, jeśli chodzi o Rozwój naszego miasta, i tę ideę, która choćby i tutaj nas dzisiaj przyprowadziła. To jest trochę ten lokalny charakter, zawiści tych rzucanych kłód pod nogi, ale chcę mieszkańców miasta po raz kolejny zapewnić. My pięknie miasto rozwijamy. Książkę moglibyśmy napisać, jak Różne środowiska, w szczególności tych dwóch wymienionych klubów radnych zjednoczonej prawicy białej samorządowej. Tylko w zasadzie permanentną krytyką towarzyszą mi przez tych pięć lat, e, komentując na bieżąco, negatywnie ten trwający, dynamiczny rozwój miasta. Jestem przekonany, że i o tej ich dzisiejszej obstrukcji finalnie zapomnimy, tak jak zapomnieliśmy już o tym. Że miał nie powstać stadion, że prezydent okłamywał, rzucając na wiatr obietnice wyborcze, że będzie budował most, że nie ma praw właścicielskich do kamienicy przy krótkiej. Jeden. Zobaczcie, jak nasza skuteczność w działaniu, jak nasze stemple, które stawiamy, Odbierając i oddając mieszkańcom miasta do użytku kolejne inwestycje, obnażają, powiem to szczerze, prymitywizm takiej postawy. Zachęcam państwa radnych dwóch wymienionych opozycyjnych wobec mnie klubów. Głęboko wierzę w to, że to jest dalece niewłaściwa postawa i że spotyka się z właściwą oceną mieszkańców. Mieszkańcy miasta oczekują od Państwa, żebyście konstruktywnie współpracowali, wspierając przedsięwzięcia rozwojowe na rzecz Białej Podlaski, a nie tylko krytykowali. Finalnie zostajecie tylko z tym wspomnieniem. Prezydent i ci konstruktywnie działający radni z Koalicji Obywatelskiej uczciwie przepracowali te pięć lat kadencji, ona już powoli mija i zmienili oblicze miasta. Państwo w tym czasie staliście i narzekaliście, i przeszkadzaliście, i próbowaliście wkładać kij w szprychy. Macie jeszcze szansę, żeby w tych ostatnich miesiącach współpracy w tej kadencji zmienić ten obraz. Szanowni Państwo, będziemy powoli kończyć. Tutaj jeszcze zwrócę się do mieszkańców naszego miasta. To Wy jesteście siłą. To Wy jesteście siłą napędową tego, tego miasta. My jako radni jesteśmy przedłużeniem waszej, waszej woli i jesteśmy stworzeni do tego, żeby Was reprezentować. Chodnik, ulica... Czy możliwość powstania jakiejś instytucji nie mają barw politycznych? Chociaż jak widać, chyba mają, patrząc na działania radnych. Natomiast tam są dalej działki miasta Biała Podlaska. Dlaczego znaczy państwo nie chcecie wybudować nowego budynku? Miasto ma 350 milionów budynków. Odpowiem chętnie. Budynku za 2 miliony, no. ja, jako projektant, mam na pewno zróżnicowanie stosowanej sztuki i danych tkanków. To, to nigdy nie będzie miało tej formy, tym bardziej, że taki budynek. Wykazał pan głęboką nieznajomość spraw miasta, stawiając w swoim pytaniu tezy, które między innymi już zweryfikowaliśmy w naszych wcześniejszych dzisiaj tutaj wypowiedziach. Bardzo proszę o tę życzliwość, żeby zechciał pan nas słuchać, bo naraża pan wszystkich na niepotrzebne marznięcie. Dokładnie opowiedzieliśmy po pierwsze o tym, że mamy szansę pozyskać finansowe instrumenty wsparcia ze środków zewnętrznych, a nie zadłużania miasta na realizację kolejnej inwestycji. Może pan mieć swoją odrębną wizję. Jestem w stu procentach przekonany, że to ja, a nie pan mam rację, gdy mówię o tym, że obowiązkiem prezydenta miasta jako dobrego gospodarza i odpowiedzialnych radnych jest poszukiwanie każdej szansy, w która daje możliwość na realizację potrzebnych inwestycji dzięki środkom zewnętrznym, dzięki pozwalającym nie zubażać budżetu miasta który w bardzo trudnej dla samorządów sytuacji ustawowego obniżenia przez odchodzący rząd dochodów samorządów powodują, że coraz mniej jest możliwości, żeby te inwestycje z własnych środków sfinansować. Kłamliwą tezę w swoim pytaniu postawił Pan też, stwierdzając, że nieruchomość, o której mówimy, to nieruchomość mieszkalna nie nadająca się lub niespełniająca wymogów do ich przystosowania do celów kultury, wsparcia dla seniorów, wsparcia dla mieszkańców osiedla. Gdyby Pan posłuchał o czym mówiłem, nie zadawałby pan pytania z kłamliwą tezą. Na terenie tej działki są dwie duże nieruchomości budynkowe, z których tylko jedna jest mieszkalną. Druga to właśnie ten wspomniany przeze mnie były zakład szwalniczy, dużo większa o ogromnej powierzchni stanowiąca kapitalną bazę do adaptacji na potrzeby celów kultury, wsparcia. Osób starszych, pomocy mieszkańcom osiedla, czy nawet organizacji komisji wyborczej, gdy będziemy do tego przystępowali. Kolejne pytanie z fałszywą tezą. Pewnie, że we wspomnianym narożniku przy skrzyżowaniu okresowo będą znajdowały się i pralki, i telewizory, ponieważ mamy tam jeden z naszych pojemników na elektrośmieci. I dokładnie w takie miejsce mieszkańcy mają zwyczaj takie rzeczy przywozić. Rolą miasta jest ich sprzątanie. Jeżeli razi Pana to, że przez dzień czy dwa musiał Pan znosić taki widok, to może się tak zdarzyć. To prawda, że nie mamy wpływu na nieprofesjonalne zachowanie mieszkańca, który wielkogabarytowe śmieci powinien samodzielnie odwieźć do przoku. Ale wszyscy wiemy, że mieszkańcy czasem chodzą na łatwiznę. Yy, tyle w przedmiocie zadanych przez pana pytań. Proszę się nie martwić, dokładnie mieszkańcom miasta to wyjaśniliśmy i po minach widzę, że pan jeden nie zrozumiał o czym tutaj mówiliśmy. Z panem Karolem Sudewiczem rozmawialiśmy na ten temat yy, na komisji rewitalizacji, gdy podejmowaliśmy jako komisja rewitalizacji uchwałę yy, o zaakceptowaniu i tam pytań co do tego budynku akurat nie było. Rewitalizacja, to co pan prezydent powiedział, ma na celu przywrócenie funkcji. Nie możemy z niej nic zbudować, nic nowego. Możemy przebudować budynki, możemy je wyremontować, możemy je odnowa w nich coś innego zrobić, ale nie możemy ich od podstaw zbudować w miejscu, gdzie ich nie było. To są spore kwoty. Chodzi o y, dofinansowania, bo to są y, dofinansowania 60% i więcej. Więc dla budżetu miasta to na pewno bardzo dużo. No i też jako mieszkaniec tego osiedla, jeżeli i patrząc na budżet y, miasta, czy, czy budżet domowy, nawet jeżeli wiem, że można zrobić instytucję za milion lub za dwa miliony, no to chyba lepiej za milion, a ten milion nie wiem. Wchodniki w coś innego jeszcze włożyć, prawda? Więc y, jak najbardziej za, jest, jestem w 100% za tą, y, żeby ten budynek pozyskać i starać się go przebudować na te funkcje społeczne, co y, wielu mieszkańców miasta podkreśla, że takie coś by się tu przydało, bo przypomnijmy, komisje, nawet wyborcze, mamy zlokalizowane na Grzybowej w budynku, gdzie kiedyś była betoniarnia, tak, gdzie budynek administracyjny fabryki betonu, a z drugiej strony w, w Edłudzie. A stąd część ludzi musi jeździć do szkoły podstawowej numer 3. Więc a tu mielibyśmy bardzo, bardzo blisko jeden budynek, gdzie można by było różne funkcje, a myślę, że i mieszkań, mieszkańców jakieś zebrania, czy nie wiem, no, sporo, sporo, sporo mamy też ludzi już tutaj w podeszłym wieku i mogliby się tu spotykać. Można by było kluby seniora. No. Możliwości jest wiele, tylko przydałby się właśnie ten budynek tutaj jak najszybciej, a rewitalizacja daje takie możliwości, żeby ten budynek zaadaptować na potrzeby tego osiedla. Dziękuję bardzo. Zgodnie z harmonogramem wniosków województwa lubelskiego programu operacyjnego przygotowujemy się do złożenia aplikacji w, w, pod koniec pierwszego kwartału. Także to jest istotne, żeby przeprowadzić całą akcję, to musimy zdążyć przed tym terminem. Tak, 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 bo musimy mieć prawa do posiadania tej nieruchomości, bo to jest podstawa formalna, żeby zakwalifikować ją do tego, żeby ubiegać się o instrumenty wsparcia w ramach programu Funduszy Europejskich. No, jeszcze króciutko państwu wspomnę, bo to naprawdę duże wyzwanie. Ja to dzisiaj już powiedziałem, ale skoro ponownie pada pytanie. Są zewnętrzne środki wsparcia dla przeprowadzenia takich procesów rewitalizacji naszego miasta. Naprawdę grzechem i nieodpowiedzialnością przecież byłoby po nie, nie sięgać, nie zrobić wszystkiego. Ale ponieważ rewitalizacja pozwala tylko na rewitalizowanie obszarów zdegradowanych, Trzeba znaleźć takie obiekty, które się do tego nadają. Tu dodatkowo warunkiem było, że musi być to obiekt poprzemysłowy. I ja to dzisiaj już Państwu powiedziałem, bardzo długo szukaliśmy takiego obiektu. Gdybyśmy go nie znaleźli, nie moglibyśmy sięgnąć po taką pomoc, nie moglibyśmy marzyć o tym, żeby zrealizować zabezpieczenie takiej potrzeby, jaka nas wszystkich tutaj dzisiaj gromadzi. Stworzenia fajnej instytucji użytku publicznego, naszej miejskiej samorządowej dla mieszkańców tego. Przez wiele lat niedocenianego osiedla za torami. Podobnie było w poprzednim projekcie rewitalizacyjnym. Bardzo długo szukaliśmy budynku, który można byłoby pozyskać do tego projektu rewitalizacyjnego, na wybudowanie nowej siedziby przedszkola samorządowego numer 6. Finalnie się to udało. Dzisiaj już drugi rok z rzędu przychodzi tam 125 dzieciaków do pięknego nowoczesnego pięciodziałowego przedszkola. Ale to rzeczywiście było duże wyzwanie, bo przecież nie zawsze prywatni właściciele takich poprzemysłowych yy, usługowych yy, wykorzystywanych do prowadzenia działalności gospodarczej nieruchomości yy, mają ochotę je zbywać. Więc naprawdę pojawiła się szansa, także dzięki intensywnej pracy i jak to czasem bywa? Po prostu życzliwemu zbiegowi okoliczności, wykorzystajmy ją. Bądźmy mądrzy, niech nie znajduje w naszej miejskiej przestrzeni zastosowanie przysłowia, że Polak mądry bywa tylko po szkodzie. Naszym obowiązkiem jest i oto dbam jako prezydent. Te postawy wykazują Państwo radni koalicji obywatelskiej, byśmy uchronili nas przed takimi konsekwencjami. Thank you